Finał piłkarskiego Pucharu Grecji na stadionie w ArcelorMittal Park w Sosnowcu to nie żart. Władze greckiej federacji rozważają taki krok, bo kibice klubów AEK Ateny i PAOK Saloniki, mówiąc delikatnie, nie pałają do siebie sympatią. Spotkanie miałoby się odbyć bez udziału publiczności. Na razie jednak oficjalny wniosek do Sosnowca nie wpłynął. Mamy nowy obiekt, jesteśmy otwarci na takie propozycje, tak jak na propozycje m.in. Rakowa Częstochowa. Czemu nie, jeśli ktoś chce skorzystać z naszego obiektu, jeżeli ta oferta jest dla nas, dla spółki satysfakcjonująca, to takie rozmowy należy zwyczajnie prowadzić. Ale że coś jest na rzeczy, potwierdza PZPN, do którego grecka federacja zgłosiła się z zapytaniem. Jak udało nam się ustalić, Sosnowiec polecił Radosław Kucharski, były zawodnik Legii Warszawa, który obecnie pracuje w klubie z Aten. Na początku trzeba wyjaśnić przepisy FIFA w tym zakresie i mówiła ona o tym, że jeżeli dana federacja chciałaby rozegrać mecz na terenie innego państwa, to musi uzyskać autoryzację z danego związku piłkarskiego, na terenie którego taki mecz miałby się odbyć. Takie zapytanie wpłynęło ze strony greckiej federacji. PZPN wydał zgodę na organizację tego meczu. Grecka Federacja Piłkarska bierze pod uwagę także inne lokalizacje. Decyzja, czy mecz zostanie rozegrany 24 maja w Sosnowcu, zapadnie do piątku.